Dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się jak zwykle bardzo, bardzo nisko. Polska Telewizja w Realu 24. Tradycyjnie, kochani, zapraszam do komentowania, udostępniania, lajkowania. Przebijamy się przez ten lewicowy bełkot w sieci. Dzisiaj, kochani, no wielki zaszczyt. Po raz pierwszy u nas na antenie. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Marcin Różalski, witam serdecznie. Bokser. Dla mnie też to jest duży zaszczyt, ponieważ to obserwuję w Realu 24 od dłuższego czasu. No i no, jest to dla mnie też duże zaskoczenie, że jestem zaproszony i wyróżnienie na pewno. No, my bardzo dziękujemy. Ja się zdziwiłem, jak do Ciebie zadzwoniłem, drogi Marcinie, że nas oglądasz, tak? Więc no, swój chyba do swego. Swój do swego, a poza tym... Faszystę oczywiście. No, wiesz, no inaczej, no lubię oglądać mądre programy, gdzie mądrzy ludzie mówią o mądrych rzeczach, prawda? Nie lubię za bardzo już... Chyba każdy ma troszeczkę dość tego przekoloryzowania, że wszystko jest takie ładne, fajne, kolorowe, no bo to niestety tak nie jest. No tak to właśnie, kochani, u nas wygląda. Serdecznie Was zapraszam do komentowania, udostępnienia, lajkowania. Znasz, jak oglądasz, to znasz zasady tutaj u nas, konwencje, że jest najpierw wywiad, a potem są pytania od widzów. No nie ma żadnej praktycznie cenzury, no ale Ty nie, no, też... Inaczej, pewne tematy budzą pewne emocje, tak? I nie można czasami udawać, bo to chyba nie o to chodzi, żeby udawać i robić siebie kimś, kim się nie jest. Tylko czasami mówię, są tematy takie, w których już jest naprawdę takie napięcie tego wszystkiego, że człowiek czasami wyrzuci z siebie tą frustrację, bo niestety ja nie umiem hamować swoich emocji, aż na tyle. No właśnie, tutaj jest z nami oczywiście jedna z kobiet mojego życia, dlatego muszę po nią iść, bo chciała bardzo poznać Różala, musicie na chwilę wytrzymać. Halinka, chodź tutaj do mnie. Bardzo chciała poznać szanownego Marcina. Halina, nasza nowa gwiazda, już wystąpiła w kilku odcinkach. Idź na razie do wujka Marcina. Boję się, co? Zaraz. Wiem, że zwierzęta lubisz. O, kocham. A ona, bo na starszej chciała mieć z tobą zdjęcia, więc dzisiaj jej zrobimy. Jest, buziaczek. Halina, to dzięki Ci bardzo. Oj. Cichutko. Za mocą. No dobrze, zaczynamy. Serdecznie, właśnie. To Wy jesteście, kochani, naszymi szefami, to Wy wspieracie w Realu 24. Tu właśnie wjechał numer konta. Serdecznie Was zapraszam do wspierania nas także finansowo. To dzięki Wam możemy trwać i rozwijać naszą propolską, patriotyczną inicjatywę. Na przekór różnym lewicowcom i innym tego typu osobom. Bardzo chciałem tutaj podziękować, bo dzisiaj, jak dobrze wiecie, te takie skrajne emocje są bardzo, bardzo się nasilają i trochę się zszokowałem, ponieważ dzisiaj akurat taka dygresja, zaraz o tym porozmawiamy zresztą, taka dygresja. Jeden dziennikarz Rzeczpospolitej dzisiaj wprost jakby porównał mnie do patostreamerów, ale potem przeprosił i skasował post, napisał do mnie pan Orłowski, dlatego tutaj się pan zachował jak facet, mówię to wprost, gratuluję, ale tylko tak jak mogę prosić, to naprawdę już te emocje tak skrajnie się nasiliły, żeby celowo ich nie podjudzać. Nie dajmy się podzielić, mimo tego, że mamy inne poglądy i mamy prawo mieć inne poglądy. Po prostu się nie obrażajmy, bo to jest, wiadomo, różne środowiska na tym, bo zbazują przede wszystkim politycy, a my się żremy między sobą i jest to po prostu zwyczajnie niepotrzebne. Tyle i gratuluję panu Orłowskiemu za odwagę, że jednak ktoś się zachował jak facet i umiał przeprosić, tak? Drogi Marcinie, zaczynamy. No właśnie, skąd się wziął Różal? Skąd się wziął Różal? Bo jesteś postacią bardzo kontrowersyjną, bardzo barwną. Też jesteś taką postacią nietypową, bo jednak jesteś osobą bardzo znaną, ale jednak masz swoje poglądy i tutaj nie masz jakichś tam... Wiesz co, to chyba było od zawsze. Mhm. Ogólnie tak. Pierwsze primo, to musimy od razu wyrzucić do śmietnika słowo kontrowersyjny. To tak samo jak ty w cudzysłowie nazwałeś siebie faszystą, prawda? No, oczywiście. I teraz tak. Kontrowersja. Zwróć uwagę, co jest w dzisiejszych czasach kontrowersją. Kontrowersją to jest to, jeżeli mówisz to, co myślisz, robisz to, co mówisz i nie idziesz jak stado lemingów w jednym kierunku ze wszystkimi. Masz swoje zdanie, tak? Masz swoje zdanie. Tak jak powiedziałeś, nie starajcie się nas pokłócić, mimo że mamy różne poglądy. No oczywiście, że tak. Ciężko by było, żebyśmy wszyscy myśleli tak samo. Tak samo, obserwując Wasz program, obserwując Ciebie, szanując Twoją pracę i bardzo ją doceniając, też na pewne tematy ja się z Tobą nie zgodzę. Oczywiście, masz tego bo prawo. Bo mamy takie prawo. Oczywiście, ale w większości się zgadzam. A gdy się nie zgadzam z Twoimi tematami, to ja po prostu staram się w nie ingerować. Po prostu. Nie ingeruję. Ty masz takie zdanie, ja mam takie i na tym bazujemy. Ja ogólnie wziąłem się tak bardzo, można powiedzieć, w mediach od momentu, gdy podpisałem dłuższy kawałek czasu temu kontrakt z Federacją KSW, jest to Federacja Walk MMA.
I w tym momencie, gdy ta federacja ma kontrakt podpisany z telewizją Polsat, moja osoba gdzieś zaczęła wypływać, prawda? Ale zacznijmy od początku. Skąd się wziąłeś? Bo nie wszyscy, nie oszukujmy się, akurat tutaj w tym naszym targecie mogą ciebie znaczy, znać. Jestem sportowcem. Uh-huh. Od dziecka jestem sportowcem. Od 8 roku życia trenuję sporty walki. Od 12 roku życia startuję amatorsko, od 18 zawodowo. No i tak, no, chcąc nie chcąc gdzieś tam... Paradoks polega na tym wszystkim, że zawsze... Chciałem być jak nikt, czyli chciałem być taką osobą no-name'ową, anonimową, tak? Ale nigdy nie chciałem być nikim, czyli zawsze chciałem być osobą, która coś znaczy, coś osiągnęła, ma swoje plany, ma swoje założenia, ma swoje cele, do których będzie dążyła, czyli nie będę nikim, będę kimś, ale zawsze chciałem być tym osobą anonimową. Ale niestety, nie ukrywajmy, że sport zawodowy to show business. I chcąc nie chcąc musiała zostać moja postać medialnie sprzedana, prawda? No i w ten sposób... Zaistniały. Znaczy, ty w ogóle się w mojej opinii świetnie sprzedajesz, bo masz właśnie barwne poglądy. W jednej ze stacji mainstreamowych ostatnio oglądałem z tobą wywiad. Ty siebie nazwałeś debilem. Nie wiem czemu, cytuję oczywiście. Znaczy, nie, to jest takie... Jesteś po prostu w mojej opinii pozytywnym świrem, jeżeli mogę tak... O, w ten sposób. No, tak, że to jedno słowo tak szybko, nieraz jest, wiesz, akcja, reakcja. Słowo przyszło i tak, wiesz, zostało powiedziane, prawda? Tak jak gdzieś w którymś, też w jakimś wywiadzie porównałem nas, walczących, do takich... Małpek w cyrku w kategorii, że pokazujemy sztuczki, za które chcemy orzeszki, czyli czyta, jesteśmy zawodnikami, za które chcemy pieniądze. I też ktoś tam gdzieś już to sobie przykleił, że a, małpa w cyrku. To tak samo mogę powiedzieć, że jesteśmy walczącymi psami, gladiatorami. Po prostu pierwsza reakcja taka, prawda? Kochani, serdecznie Was zapraszam do zadawania pytań. Tutaj niedługo będziemy przechodzili do Waszych pytań. Bądźcie jeszcze dzisiaj z nami. Bardzo dużo się dzieje w Realu 24. Między innymi o godzinie 18 Wojciech Sumliński u Piotrka Szlachtowicza, a ze mną Wojtek Sumliński będzie jeszcze o godzinie 10 w piątek. Serdecznie Was zapraszam. Tutaj nie wiem, czy kojarzysz Witka Gadowskiego. Tak, masz pozdrowienia. Dziękuję serdecznie. Kazał cię pozdrowić. Zresztą wczoraj to mówił u nas także w programie. A jak to jest, drogi Marcinie? Bo ty jesteś jednak, no nie wiem, jesteś bardzo rozpoznawalną osobą. Masz w świecie szeroko rozumianych, właśnie tak jak powiedziałeś, lemingów i takich osób, które wiecznie się wszystkiego boją, własnego cienia. Ty masz mega wyraziste poglądy. Mówisz o siebie, o sobie nacjonalista. Czyli już de facto jakby w pojęciu mainstreamowych mediów nacjonalista równa się faszysta. A jednak nie masz z tym problemu, nikt cię nie wyzywa. Jak oglądałem ostatnio właśnie ten wywiad, gdzie byłeś u pani Gozdyry, to ona praktycznie jak Turusia siedziała, taka grzeczniutka, normalnie jest zawsze dość żywiołową kobietą. Jak ty się znajdujesz w tym wszystkim? No bo masz te swoje poglądy, dzielisz się nimi, a jednak nie wyzywają cię od faszystów. Bo może coś takiego jest, że wiesz, jeszcze mam argument siły. Czy się boję ciebie? Znaczy to jest taki, wiesz, taki żarcik. Ale nie, jeżeli chodzi o Agnieszkę, to wiesz, my z Agnieszką się bardzo dobrze znamy już od dłuższego okresu czasu, prawda? Bo Agnieszka pisała książkę Męskie Zwierzenia, w której też jestem jakimś tam epizodem. Druga sprawa, ja i Agnieszka to jest dokładnie, wracamy dzisiaj do tego, co powiedziałeś. Różne poglądy, ale się szanujemy, prawda? W ogóle nie było założenia jakiegoś takiego, że Agnieszka ma mnie zdominować w programie, czy ja mam ją. Po prostu była dyskusja, ludzie inteligentni odebrali tą dyskusję jako dyskusję, a ktoś, kto szukał sensacji, gdzieś tam mógł szukać sensacji. Jestem nacjonalistą, tylko widzisz, czym to, właśnie chciałem to wytłumaczyć, bo ludzie z bardzo mało pofalowanym mózgiem, tak? I którzy się jeszcze wstydzą z niego korzystać, właśnie tak jak mówisz, nacjonalisty od razu wrzucają do śmietnika. Patrz. No równa się faszysta. Ja jestem Polakiem. Tak. Urodzonym w Polsce. Od zarania dziejów moi przodkowie wszyscy są Polakami. Mój dziadek, ojciec mojej mamy, walczył w armii generała Andersa. Zdobywał Monte Cassino. Od dziecka zostałem wychowany w takim duchu uszanowania wszystkiego. I teraz patrz. Jestem osobą od dłuższego okresu czasu świadomą, odpowiedzialną za swoje życie i za życie jakichś istot dookoła. Życie tych istot dookoła jest dla mnie priorytetem. Życie innych istot jest dla mnie ważne w następnej kolejności. Mam swój dom, mam swoją ziemię. To jest dla mnie najważniejsze. Jest sąsiad, którego lubię i szanuję. Ja mu pomogę. Ale niestety, gdyby się paliły nasze dwa domy, najpierw mój dom. No to jest logiczne. I to jest w bardzo prostym przełożeniu nacjonalizm. Nacjonalizm. Dbasz o to, co ci jest najbliższe, o twoje. Są biedni ludzie na świecie? Są. Ale czy w Polsce nie ma? Czyli dla mnie najważniejsza jest Polska i to, co się dzieje źle w Polsce. Ja chcę tutaj to naprawić, dopiero mogę pomagać na tej kolejności innym. Prawda? Ja na przykład jeżdżę samochodem amerykańskim. Prawda? Ale ja bardzo chciałbym jeździć samochodem polskim. Też bym chciał. Bardzo chciałbym,
żebym szedł do sklepu, brał produkty, które uwielbiam, które są pyszne, które miałyby kod kreskowy polski i wiedziałbym, że to jest polskie. Nie, że udział Polski jest tam na przykład 2%, prawda? Ja bym chciał. Ja bym bardzo chciał, żeby Polska była po prostu dumna z siebie, jako że jest Polską. Tak, żebyśmy byli potęgą, żebyśmy nie musieli się wstydzić tego, że nie mamy tego, nie mamy tego, żebyśmy od tego, od tego. I to jest dla mnie nacjonalizm. To jest dla mnie przede wszystkim dobro mojego kraju, tak. Jeszcze musimy określić sobie jedną rzecz. Moją ojczyzną jest ziemia, na której mieszkam, na której po 20 latach marzeń wybudowałem dom, mam gospodarstwo, moja rodzina. To jest moja ojczyzna. Nacjonalista to nie jest osoba, która idzie, tak jak mówiliśmy o lemigach, stricte za partią rządzącą, bo nie zawsze partia rządząca działa na dobro ojczyzny. Oczywiście. Tak samo nacjonalista to nie jest w żadnym przypadku człowiek, który musi być stricte związany z kościołem katolickim, z wyznaniem rzymskokatolickim lub z jaką inną wiarą. Po prostu tak zostało przyjęte i oni sobie to przyklejają, prawda? Tak jak nie każdy ksiądz będzie pedofilem, tak? A nie każdy LGBTiak też będzie gwałcił małe dzieci. Są tacy i tacy. Tak samo ja jestem nacjonalistą, ale jestem antysystemowy w kategorii nie podoba mi się, jak rządzą politycy, przede wszystkim polityk. Kto jest pracodawcą polityka? My. Ty, no, ja. Wybierasz takiego polityka. Jeżeli on nie spełnia swoich jakichś tam obietnic, powinno być referendum, odwołujemy go. Bo on nie jest godny naszych pieniędzy. On nie pracuje tak, jak my chcemy, prawda? Tak samo na przykład, jeżeli jest w kościele katolickim. Kościół katolicki jest dofinansowywany, jest ta wiara, budują wielkie, przewielkie kościoły, kompleksy, cały czas narzekają, że nie mają pieniędzy, cały czas zbierają. To teraz jak ja mam się utożsamiać, jak ja nacjonalista, który dla dobro kraju chcę, swoje pieniądze daję, które ja zarabiam, a oni cały czas się od tego miksują i zamiast na przykład pomagać biednym dzieciom, nie mówię na skalę kupienia kapci, tylko na olbrzymią skalę, bo ich na to jest stać. Nie ma tego. Ja się w ogóle z tym nie utożsamiam. No to oprócz wiary, ja mam praktycznie takie same, no tam 95% takie same poglądy jak ty, jednak mnie nazywają faszystą, ciebie nie. Czyli co rozumiem, mam bez urazy wytatuować się, walczyć w KSW, przytyrać, żeby się nie bali? O co chodzi? Dlaczego tak jest? Marcin, dlaczego jest taka dysproporcja? Bo ja teraz u ciebie się pojawiłem. Może za chwilę też dostanę ten tytuł faszysty, prawda? Może nie, ale ty jesteś w tym programie od bardzo, bardzo dawna i te poglądy puszczasz w świat od bardzo dawna, czyli chcąc, nie chcąc, gdzieś, tak jak to się mówi, jak się kłamstwo powiela miliony razy, to się kłamstwo staje prawdą. I tak samo tu. Ktoś powiedział raz, ktoś przykleił, ktoś drugi raz i po prostu tak został cię przyklejony. No po prostu, widzisz. No ty masz mocne poglądy, takie same jak ja praktycznie. Ja to nazywam racjonalne. Tutaj ludzie mówią, że to są mocne, zbyt mocne. Niektórzy nawet wymyślają terminy mowy nienawiści. Ja mam takie pytanie do ciebie. Czym jest dla ciebie właśnie mowa nienawiści? Dla mnie nie istnieje coś takiego. Określasz, no właśnie. Dla mnie nie jest istnieje. To sztuczny twór. Wiesz co? Bazując na dwóch takich dużych tragediach. W weekend został zabity prezydent Gdańska. Dokładnie. Kilka lat temu został zabity prezydent Rzeczpospolitej. I teraz pozwól, gdy zabito prezydenta Rzeczpospolitej... Mówisz o Smoleńsku? Tak. Zabity? Czyli wierzysz w zamach? No ja uważam, że został zabity. Ja nie uważam. Nie. Moim prawem jest to, że ja uważam, że to był zamach. To ja nie uważam, słowa. Że to był wypadek. Tak. Ja uważnie dobieram słowa. Ja uważam, że to był zamach. Bo ja nie wierzę w tak dziwny zbieg okoliczności, że cała wierchuszka, za przeproszeniem oczywiście władzy Polski, została wsadzona w jeden samolot, plus to wszystko i nagle jest cyk, nie? Za chwilę później całe zbiegi okoliczności. No nie wierzę i mam takie prawo, prawda? Nie no, wolność słowa, absolutnie. Oczywiście. Tak. I dzisiaj to już może być, jakiś cenzor powie, o tutaj Różal, faszysta, mówi o zamachu, no na ziol, tak? O co tutaj chodzi? Po co on to mówi? Mowa nienawiści. Ruska agentura, Putin mowa, się płaci. Tylko widzisz, właśnie, poczekaj, najpierw, bo zawsze, tak jak było Agnieszki, za dużo tematów się zagotowałem. Spokojnie. I teraz spójrz. Jak zginął prezydent Kaczyński? To nie był mój prezydent, to był prezydent Polski. Ja oczywiście nie podpisuję się pod prezydentem pana Kaczyńskiego, bo ja go nie wybierałem. Ja mówię tylko o sytuacji. Okay. Zimny Lech. Kaczka coś tam. Po Smoleńsku, tak. Tak. Żarciki. Głupie żarciki, które... Mamy tu polew. Niekoniecznie mogły śmieszyć brata, prawda, i rodzinę. Niekoniecznie mogły śmieszyć ludzi, którzy...
byli związani emocjonalnie. Jasne. Okej, ale z tamtej strony jakoś nie słyszałem wielkiego takiego wow, buchania. Były przebłyski, tak? Ale teraz, gdy zginął prezydent Gdańska, o którym też można dwojako mówić, bo był zamieszany w aferę Amber Gold i tak dalej, i tak dalej. Ale te środowiska faszystowskie, nacjonalistyczne i prawicowe, tak, jakoś nie robią sobie głupich żarcików. Nikt nie sika na znicze teraz w Gdańsku. Właśnie chciałem do tego poruszyć. Jak były miesięcznice, które były paradoksalnie robione przez brata zmarłego prezydenta, prawda? Mhm. Czyli miał prawo. Przychodziły jakieś tam zbiorowiska i właśnie nie umiały tego uszanować. Jeżeli to ci nie pasuje, przejdź obok, ale nie przeszkadzaj. Uszanuj. Mhm. To jest śmierć człowieka. Tutaj nagle nie ma tych, gdzie są ci skinni faszyści, którzy jakby się zebrali i mogliby to wszystko rozpędzić. Nie ma tego. Czyli zastanawiam się teraz, gdzie jest tam mowa nienawiści? Który? Kto? Wiesz, chodzi. To jest tak dla mnie niezrozumiałe, to jest tak śmierdzi mi hipokryzją. Różal, ty jesteś sekta smoleńska, będziesz tak nazwany zaraz w TVN-ie. Wiesz co, ja ci powiem tak. Wiesz, że tak będzie. Ja ci powiem tak, ogólnie ja już mam ksywkę, pseudonim, że jestem, znaczy tak, ja sam mówię oficjalnie, że jestem satanistą, tak? Bo wytatuowałem sobie pentagram, ludzie nie wiedzą, co to jest pentagram, że to jest starosłowiański, jeszcze pradawny bardzo znak. Mhm. Okej, mogę być satanistą, tylko że satanista to jest właśnie w prostej linii wywrotowiec, ktoś, kto nie idzie w linii, tak, który zbacza z toru. Teraz, jak mówię, że jestem nacjonalistą, to ja nie mogę być nacjonalistą, bo ja nie wierzę w Kościół katolicki. Wiesz, ja ci powiem tak, opinia jest jak dupa. Każdy ją ma. Każdy ma swoją. Tak. Tylko, że cudza bardziej śmierdzi. Lepiej cudzą wąchać, a nie swoją się. Niech wąchają, niech kleją mi co chcą, stary. Mhm. Naprawdę. Ja mówię to, co myślę, robię to, co mówię. Nikt nigdy tego nie zmienił. Nikt tego nie zmieni. Za to właśnie cię szanuję, jak cię posłuchałem, jak się przygotowywałem niektóre te twoje teksty. No nie, oczywiście nie ze wszystkim się absolutnie zgadzam. Tak jak mówisz, mamy prawo do swoich poglądów. A powiedz mi jeszcze, będę ciągnął ten wątek odnośnie, komu by zależało na tym, żeby zamordować prezydenta Kaczyńskiego i 95 innych osób? Wiesz co, szczerze nie mam pojęcia. Mhm. I teraz jeszcze, bo właśnie, o, dobrze wróciłeś, bo... Wspomniałeś coś o agenturze rosyjskiej, tak? Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Ja dużo rozmawiam z żołnierzami, bo mam dużo znajomych żołnierzy. Posłuchaj, jeżeli Władimir Putin zechciałby najechać Polskę, to zadzwoniłby do pierwszego plutonu, jaki stacjonuje przy granicy, powiedział tak, pierwszy pluton rzuca beretami. Jesteśmy zarzucani beretami. Gdyby wjechała dywizja pancerna, to dywizja pancerna przejechałaby i zatrzymałaby się w Warszawie na tankowaniu. Mhm. Po prostu. Nawet prawdopodobnie mielibyśmy czym strzelać ich. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jesteśmy cały czas szczuci na Rosję. Nie tylko na Rosję. Tylko, że jaki jest tego cel? A z drugiej strony bierzemy od ruskich gaz i węgiel. Tak. I teraz, jaki jest cel? Mhm. Oczywiście, jak najbardziej. Ja rozumiem, że był stan wojenny, tyle ofiar, bo ja to wszystko szanuję, tak? Bo ja sam pamiętam za stanu wojennego, jak mi na przykład rodzice opowiadali, to wszystko, tak. Mhm. Poza tym życie Katyń, życie pod tak. Ale zwróć uwagę w drugą stronę. A Niemcy faszystowskie to co zrobiły z nami? Nazistowskie, przepraszam, tak? Co z nami zrobiły? Dokładnie. Ale to już jest leciutko zapomniane, prawda? I teraz zwróć uwagę, jest jedno państwo, jedno na świecie, jedno, które po II wojnie światowej wszczęło wszelkie konflikty. Jest jedno państwo, które wszędzie rozstawia swoje bazy na całym świecie wojskowe. Władimir Putin tego nie robi. Władimir Putin siedzi u siebie w Rosji. Też ma swoje bazy. No. Ale okej, okay, ale no ma, ale no w porównaniu do baz amerykańskich, bo o nich mówię. Marcin. No to tu już na 100%, już nie tyle, że sekta smoleńska, a z drugiej strony ruski agent. To już masz kolejną łatkę, to już tak, masz zagwarantowane. Ale co, ja zawsze uważałem, oczywiście to nie jest, że teraz, żeby nie było, że ja sympatyzuję w jakiś sposób, tylko że zwróć uwagę, Rosja, Polska to są słowiańskie narody. Oczywiście, ja mówię, jakoś coś jest gdzieś nie tak, że my nie możemy się porozumieć, prawda? Gdzieś, ale no właśnie od zarania dziejów gdzieś ktoś cały czas na to działał, tak? Polska jest takim krajem, który tak, tu jest Polska, tu jest Rosja, tu są Niemcy. I teraz tak, jesteśmy za mali i za słabi, żeby być krajem ściśle europejskim, ale jesteśmy krajem za dużym, żeby być takim krajem trzeciego świata, taką republiką gdzieś tam na Syberii, na ten. I teraz mnie zastanawia, ja tego nie dożyję na pewno, ale czy mój pasierb
mój przyjaciel Kubuś będzie w moim wieku już mieszkańcem Republiki Radzieckiej czy landu niemieckiego. No jesteśmy landu, Unia Europejska. Czy może nowej ziemi obiecanej. A ty jak byś chciał? Ja bym chciał, żebyśmy byli Polakami do końca z krwi i kości, żebyśmy mieli swoją tożsamość narodową, żebyśmy się nie wstydzili tego i żebyśmy mimo tych różnic, tak jak to się mówi, lewak, prawak i tak dalej, miejcie swoje poglądy, ale czy to jest powód, żeby się rżnąć, oczywiście w cudzysłowie, żeby pluć, opluwać się? Nie. Nie pasuje ci to, to nie rób tego. Nie pasuje mi to, twoje, nie będę się na to dać. Żyjmy swoim życiem. Mhm. Wiesz, co chodzi. To wszystko, kwestia jest, wszystko, że to jest tak, jak powiedziałem, taki otwarty umysł, rozum, żeby nie wstydzić się rozgraniczać, co jest dobre, a co złe, prawda? Ale nie, ale ludzie idą po prostu tak w zaparte. No to jest ale słowo. Trzeba czasami rozgraniczyć, co jest dobre, a co jest złe. Czasami trzeba wybrać. Oczywiście, dokładnie. Czarne albo białe. Tak, tylko że... Ty jesteś praktycznym człowiekiem w tym, co wiem. No tak samo jak i ty. Mhm. Tylko zwróć uwagę na to, żeby pomimo swoich poglądów, prawda, jakichś swoich tych, nie cierpieli na tym ludzie, którzy na to nie zasługują. Mhm. Żeby tych niewinnych nie krzywdzić. Są ludzie, którzy zasługują na krzywdę i to nie ukrywam, prawda? Kto zasługuje na krzywdę? Ci, co krzywdzą na przykład niewinne istoty. Mhm. Tak jak ostatnio jest akcja, gdzie poszukujemy zwyrodnialca, który zbił psiaka, zabił psiaka, takiego jak twoja ta psinka. I teraz zwróćmy uwagę, co taki zwyrodnialec musi mieć w głowie. Pies, któremu ufa, którego karmi, którego wychował, nagle zaczyna go bić, katować, ten pies nawet nie wie, co się dzieje. Tak? Żeby ten psiak nie udał śmierci, znaczy nie udał w sensie, że może jakąś tam kliniczną, to on by go katował dalej, tak? Ten psiak, on uznał ten zwyrodnialec, że ten psiak umarł, on go zakopał i pan, który był ze swoim psiakiem na spacerze, znaleźli tego psiaka, dali go do fundacji i ten psiak żyje. Oczywiście jeszcze długa droga, zanim dojdzie do siebie, ale tacy ludzie zasługują na najgorszą karę. Jaką? Jaką według ciebie? Marcin, na najgorszą. Mhm. Na najgorszą. To, co myślisz, razy 10. No właśnie, czasami jest tak, że często to widzimy, no zwierzęta sobie nie robią tego bardzo często, co ludzie. Ludzie się strasznie krzywdzą. Jak myślisz, skąd wychodzi taki właśnie, ja to nazywam behawioryzm, tak? Takie właśnie zezwierzęcenie. Czy właściwie ludzie teraz są gorsi od zwierząt według ciebie? Myślę, że człowieka nigdy nie można było... My się strasznie nienawidzimy wszyscy w koło. Słucham, można powiedzieć, że człowieka nigdy nie można było porównać do zwierzęcia. Dlaczego? Oczywiście to też jest takie generalizowanie, prawda? Większość zwierząt zabija tylko wtedy, gdy jest głodna albo jest zagrożona ona lub ich rodzina, prawda? Oczywiście są zwierzęta terytorialne, ale zwierzę, gdy zdobędzie terytorium, to pilnuje tego terytorium i stara się nie wchodzić gdzieś tam. Jest bardzo prosty schemat. Jest osobnik alfa, który pilnuje stada. W stadzie jest wojna o osobnika alfa. Osobnik alfa zostaje na przykład młodym, tak? Zawodnik, młody jakiś zwierzę zostaje osobnik alfa. Stary albo odchodzi, jak są takie zasady, albo gdzieś tam sobie z tyłu jest, ale nie ma chorej zawiści, nie ma zazdrości, tak? Jaki ma zegarek? Normalny taki. No, kurwa, taki ale ma zajebisty zegarek, chuja. Żebyś, kurwa, nogę złamał. Rozumiesz? No. I to mają ludzie. Zawiść, zazdrość, hipokryzja. To są najgorsze cechy człowieka, tak? Te instynkty, które są w jakiś sposób dozowane, to ale to jest właśnie to. I podjudzane jeszcze. Dokładnie. Takie, wiesz, podkręcanie, takie, bo jest na przykład ktoś, kto jest słaby fizycznie, ale jest właśnie takim podjudzaczem, potrafi dobrze grać, jest dobrym aktorem. I znajdzie kogoś, kto jest już mocny fizycznie, tak, a jest bardzo łatwo nim sterować. Jasne. Ukierunkuje go i on będzie to, co będzie chciał, tak. I to jest właśnie chore takie w ludziach. Myślisz, że teraz co czeka? No bo widzimy, to co jest, ty jesteś bardziej, mi się wydaje, prawicowcem, nawet bym cię nazwał trochę narodowcem. Sam mówisz o sobie nacjonalistą, ja też jestem nacjonalistą, nie faszystą, tylko nacjonalistą, także kocham swój naród, swoją ziemię, swoje mieszkanie, bo mnie jeszcze nie stać na dom, mimo tego, że to jest w moich marzeniach. To jest logiczne, tak? Mir domowy, kobietę, dziecko, to jest logiczne. No właśnie, ty masz bardzo, bardzo mocne poglądy na temat nachodźców, nawet nazywasz tego nazewnictwa. Nachodźców. Dokładnie, tak. To wymyślił Grzegorz Braun, z tego co ja pamiętam, i tym się jakby też posługujemy, tym terminem. Ja byłem w szoku, że tutaj pani na przykład Gozdyra w ogóle nie zareagowała na to, no bo to są nachodźcy, absolutnie masz tutaj rację. Dlaczego tak uważasz i czy myślisz, bo ja osobiście uważam, i tutaj zaraz pewnie nie zhejtują, że używam mowy nienawiści, dla mnie islam to nie jest religia, ale to jest moje osobiste zdanie, to jest doktryna polityczna bardzo niebezpieczna, bardzo radykalna. A ty co myślisz?
Ja myślę, że ogólnie to wszystko ewoluowało, bardzo ewoluowało, bo i tu też, słuchaj, no to właśnie to jest temat, na którym się, z którym ty się nawet nie zgadzał, tutaj jest wina tylko i wyłącznie po stronie Kościoła katolickiego, wiary rzymskokatolickiej. Dlaczego? Bo wiara rzymskokatolicka jest wiarą starszą niż islam, prawda? Gdy powstała wiara rzymskokatolicka, Kościół nabrał siły i rozmachu i zaczął ekspansję na wszystkie kraje. I tak zwana była przymusowa chrystianizacja. I teraz musisz odrzucić na chwilkę swoją sympatię do Kościoła, czy nie. Bądź... Czy jestem wierzący, tak, ale słucham nie, cię. Ale nie, ale nie. Bądź w sposób neutralny. Mówiłeś, że kochasz swój mir domowy, swoją kobietę. Tak. I teraz postaw się w takiej sytuacji. Jesteś wyznawcą islamu. Siedzisz sobie w swoim glinianym domku. Twoja kobieta robi obiad czy coś tam. I nagle wpada ci do domu banda zakutych w stal krzyżowców. Na twoich oczach gwałcą ci kobietę, zabijają ci dzieci, tak? Ciebie zażynają i tak się dzieje przez jakiś okres czasu. Ale tak się też działo po drugiej stronie. Ale to są zaczęło się z tej strony. Ta nienawiść gdzieś narastała. Tak? I teraz ja nie mówię, że to tak samo jak jest z tym zamachem smoleńskim, prawda? Ja nie mówię, że tak jest. Ja sobie układam, jak to się mówi, teorie spiskowe, a ludzie do tej pory wierzą, że ZUS da im emerytury, za którą żyć do końca życia. No to prawda? Jest, tak. Tak się wiesz. I teraz posłuchaj. I może w tym momencie przodek, przodka, może to jest właśnie teraz w drugą stronę ta cała ekspansja tych nachodźców. Po prostu najnormalniejsze życie jest zemsta. Czyli odwdzięczają się, rozumiem, tak? Tak. Druga sprawa, patrz. Polska jako kraj, taka leżąca w środku Europy, ma dostęp do morza, ale my morzem to możemy sobie do Szwecji popłynąć. No tak, tak? Kajaczkiem. Tak. My nie robiliśmy ekspansji na żadne państwa właśnie tamtego bloku. Nigdy nikogo nie kolonizowaliśmy. Nie. Konflikty w krajach, z których idą nachodźcy, to są konflikty głównie o ropę, o jakieś złoża naturalne, tak? Węgiel, my gaz. My z tego nie mamy nic, tak? Ale to ci nachodźcy są rzucani wielkimi ilościami do nas. To są kraje muzułmańskie, kraje islamskie. Tak. Arabia Saudyjska. Bardzo bogata ropa naftowa. Czy ona by kupiła całą Polskę i jeszcze... Stamtąd nie idą, ale nie przyjmują. Ale właśnie nie przyjmują, tak? Większość ludzi rządzących, no to są ludzie właśnie z Izraela, tak, bo to się mówi, że nie USA, tylko Usrael, tak? Bo to jest... Nie, no tak mówię, nie, ty wiesz co. Jasne. Dlaczego do Izraela nie przyjmują na przykład, tak? Przecież jest bogatym państwem. Dużo jest krajów, które mogą wziąć i to są kraje islamskie i wtedy byłoby to na pewno gdzieś tam odcięte. Czy to jest celowa nawałnica? Myślę, że tak. Myślę, że to jest tak jak rozmawiałem z kilkoma żołnierzami, taka destabilizacja Europy. Jaki jest tego cel? Nie mam pojęcia. Zobacz, że teraz ogólnie tu już nie ma jakichś, nie wiadomo jakich nachodźców z Syrii, czy z... No. Widzisz, z tego drugiego kraju. Syria i... Tak Iran, Irak? Nie. Co tyle nachodźców z tych pierwszych krajów, gdzie tam było... W Syrii też można ze 4%, tam z całej Afryki walą generalnie. No właśnie, ale teraz tak, czy w Afryce są takie wojny? No nie. Czyli zobacz, co się dzieje. Zwróć uwagę. Tam się tłuką od dawna. Tam są jakieś tam plemienne, jakieś takie te, tak? Ale jest, następuje, ja tak uważam, że następuje wysiedlanie Afryki. I teraz w jakim celu? Czy żeby sobie zrobić nową kolonię, tak jak zrobili sobie kolonię ze Stanów Zjednoczonych, czy, nie wiem, wiedzą jakieś elity o czymś, co się może wydarzyć, tak jak są te filmy katastroficzne, czy po prostu tam jakieś złoża są, nie wiem, nie mam pojęcia. Dla mnie następuje wykolonizowanie całkowicie Afryki i destabilizacja sytuacji w Europie. No ja tak to widzę. Nie, to masz praktycznie takie samo zdanie jak ja, no bo dla mnie też to jest celowa nawałnica. A skąd się bierze właśnie taki, no bo teraz to, co powiedziałeś, no to już w mainstreamie będzie ogłoszone... mową nienawiści, tak? Że tutaj szczujesz na muzułmanów. Ale przecież ja dobrze powiedziałem o muzułmanach. Powiedziałem, że muzułmani zostali zaatakowani wcześniej w pierwszej linii przez Kościół katolicki. No ale wiesz, to zemsta to jest takie brzydkie. Ale ja nie wiem, że zemścił się ten, co został zaatakowany, tylko że to narastało. Ja powiedziałem, że mogło tak być, ale niekoniecznie, tak? Mogło tak być, ale czy tak było, nie wiem. To są takie domniemania, takie domysły.
Kochani, jesteśmy na żywo. Serdecznie Was zapraszam do zadawania pytań. Zaraz będziemy przychodzili do Waszych pytań. Prawie 4000 osób na żywo. Bardzo się cieszymy. Żadnej cenzury, ale oczywiście proszę o konstruktywne, kochani, pytania i bez oczywiście tutaj żadnej mowy nienawiści, bo niedługo jakiś cenzor tutaj będzie paluszkiem nam groził i wskazywał, kto może i co może mówić. A jak się odnosi, nie wiem, czy ty to widzisz, czy po prostu faktycznie ludzie się ciebie boją, no bo to, co mówisz, po tym, mówisz dokładnie to samo, co ja, tylko mnie wyzywają od faszysty, a ty jesteś znakomitym bokserem bardzo znanym. Jak się odnosi mainstream? Bo występujesz w Polsacie, w tych mainstreamowych mediach i masz takie poglądy, jakie masz. Jak to jest możliwe? I nie wiem, nie ma czegoś takiego, że tutaj, a tamtego na początku Marcinku wszystko jest git, tylko odejdziesz, taki to jest na ziom, nie, no. Wiesz co, myślę, że tak nie jest, bo na przykład byłem dwa razy u Kuby Wojewódzkiego, prawda? Pierwszy raz jakoś tak się wzbraniałem przed pójściem tam, ale wiesz, ale powiem Ci tak, poszedłem tak jak powiedziałem w tym programie, poszedłem tam tylko i wyłącznie z czystych pobudek egoistycznych, żeby wypromować swoją fundację Pomagaj Pomagać, jasne, co fajnie zagrało, bo tak wszystko jakoś było tak, wiesz, przepraszam, samo z siebie, że naciągnąłem Kubę na 100 tysięcy. Na fundację. Z prywatnych pieniędzy, tak? Czy... Tak, z prywatnych pieniędzy Kuba mi wypłacił po 50 tysięcy na fundację. Później Kuba przeznaczył 1% ze swoich, wiesz, podatków, tego podatku, wiesz, na fundację. Tak. Utrzymuję kontakt z Kubą. Drugi raz, gdy Kuba mnie zaprosił, ja nie mogę mu odmówić, to mój obowiązek iść tam za to, jak on się zachował wobec mnie. Tak samo mówię, on sam mówi, że jest lewakiem, tak? A ja powiedziałem oficjalnie w tym programie, że jestem nacjonalistą. To zostało we mnie, to nie zostało wycięte. Czy to było założone w ten sposób, na przykład, że, bo to co są ważne w dzisiejszych czasach, oglądalności, prawda? Czy też to mogło być wzięte w ten sposób, że, bo oglądalność, bo przyjdzie ten czy tamten, mnie to nie interesuje, bo mówię, ja jestem ponad to wszystko, ja mam swoje zdanie, tak, jeżeli ja mam rację, to ja będę bronił racji i nikt tej racji mi nie zabroni mówić, prawda? Jestem zapraszany, no bo może wiesz, no tak jak już powiedziałem w początku, mówię to, co myślę, robię to, co mówię, podkręca to w jakiś sposób oglądalności i te media też w ten sposób jakoś tak widzą, jakie jest zainteresowanie tym wszystkim, prawda? No właśnie, to jest właśnie ta, cały czas do tego wracam, że to jest właśnie ta podwójna moralność, bo pamiętamy Wojewódzkiego jeszcze kiedyś po Smoleńsku właśnie, który razem z Figurskim śpiewali sobie pioseneczkę w jednym z radio, że po trupach do celu, tam wylądowałeś na Wawelu, no wiadomo, wszyscy to no i teraz właśnie znamy. Dzisiaj te same osoby mówią właśnie, że tutaj mowa nienawiści, nie wolno tego, nie wolno tamtego, ciszę nad trumnami i tak dalej. Według ciebie, nie wiem, czy oni się czują, oni się faktycznie czują lepsi od innych. Z czego to wynika? Taka nie, skrajna proporcja. Nie wiem, z czego to wynika, bo to każdy jest osobą inną, wiesz, no, tak jak ktoś mnie zapytał, z czego to wynika, że ty masz tatuaż na twarzy, a ja bym się go zapytał, ale ty masz obtatuowane całe ciało oprócz twarzy. Z czego to wynika, że jednak tą twarz zostawiłeś? Nie wiem, Marcin, ciężko. Każdy ma jakieś swoje, wiesz, założenia, każdy ma jakieś swoje, wiesz, takie przeświadczenia na to wszystko. Jest to, jednym słowem to można nazwać, hipokryzja. Taka skrajna hipokryzja. Hipokryzja. I najśmieszniejsze, widzisz, wiesz, co jest w tym, że był marsz na 11 listopada, tak, prawda? Bardzo dużo ludzi przyszło, były palone race, no i co z tego? Ale jak na LGBT-ciakach palili race posłowie z Platformy Obywatelskiej, tego się to tak unikło, gdzieś tak poszło, ale tutaj jest cały na to rabat. No bo tak? Równi równiejsi, wiadomo o co chodzi. Nie, no dlatego wiesz, dlatego jeżeli oni tak sobie równają, równi równiejsi, to tak samo ja mam prawo, biorąc z nich przykład, bo ja biorę w tym momencie z nich przykład, mówić uchodźcy na chodźcy. Mam prawo, że ten mi pasuje, a ten mi nie pasuje, bo ja im pasuję, a ktoś im nie pasuje. Oni sami tego uczą, oni tego uczą, oni to pokazują, jak to należy robić. Ja jestem tylko bardzo zdolnym uczniem. No ja mam, czy to też masz taką samą praktycznie metodę jak ja, bo wiesz, nazizm wyszedł, czy komunizm, czy faszyzm wyszedł z lewicy, no to każde dziecko to wie, no Hitler był... No Hitler był na początku przedstawicielem... Socjalistą, lewicowcem, tak. Wiadomo, nie na początku, cały czas był, tylko właśnie potem jakby stręczono nam taką narrację, że to była prawica i tak dalej. No właśnie, więc tak samo jak mnie obrażają, ja ich nazywam... lewicowymi naziolami. No tak ich nazywam, tak? I tutaj oni, widzisz, oni mogą mnie nazwać faszystą i nazistą, ale ja już, kurczę, nie mogę. Ja już w moich ustach to jest mowa nienawiści. Tak. W ich ustach to jest szczera prawda. Właśnie no, o to chodzi. No, bo
No to jest właśnie to, hipokryzja, po prostu, najważniejsza w świecie hipokryzja. Jeżeli w każdym innym kraju masz flagę Polski, to się nic nie dzieje. Jesteś, brawo, bo ten, w Polsce to już jesteś nazistą, tak? Nie nacjonalistą, tylko jesteś nazistą, tak? Oni nie wiedzą, co to jest nacjonalizm. Mhm. Może należałoby ich w ogóle skierować do jakiejś lektury. Bo za bardzo usiedli na Facebookach, na Instagramach i za bardzo się w to zagłębili. Wykreowało się taki właśnie nacjonalizm równa się faszyzm. Nikt już nie sprawdza tego, tylko ludzie po prostu oglądają już jakiś mainstream, tam im wpajają ten badziew do głowy. Najświeższe to jest to, że jeżeli ty z nimi rozmawiasz, prawda, i oni chcą dobra dla Polski w takiej czy w innej kwestii, to paradoksalnie oni sami się robią już nacjonalistami, bo oni są dobrze dla własnej ojczyzny. Bardzo często retorykę nazistowską przyjmują, bo to jest propaganda, tak jak mówiłeś. Kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą, tak? Poza tym, słuchaj, jedna i druga strona, jeżeli chodzi o rządzące strony, ma jeden taki bacik na siebie. Ja go smagnę, ja mu oddam. Jest to konstytucja. Ci mówią, że bo konstytucja, LGBTiaki, bo oni chcą mieć prawo do związków partnerskich. Ale to jest niekonstytucyjne. Ale właśnie. Ale znowu prawa strona najnormalniej w świecie chce połączyć władzę świecką, władzę z katolicką, gdzie też w konstytucji to jest B. Ty mówisz LGBTiaki, ja mówię homosie. Bądź no, bardziej żartobliwie pupni przyjaciela, a tu już tam, kto tam sobie jak wybierze. No właśnie, masz takie, a nie inne zdanie. To skąd to się bierze, że oni chcą mieć dzieci? Genderowska propaganda jest w szkołach, czyli już jakby indoktrynacja naszych dzieci, tak? Że to jest dobre, małżeństwo jest B. Możesz sobie wybrać, wiesz, dzisiaj płeć to jest kwestia umowna, możesz być dziewczyną, chłopcem, kim tam będziesz chciał, nie wiem, delfinem. Skąd się bierze taki bełkot? Tylko z mainstreamowych mediów? Ja ci powiem taki prosty przykład. Mhm. Idziesz do lekarza. Proszę pana, pan mi obetnie tą rękę. No to nie jest moja ręka. Ja się zjeżdżę, proszę mi odciąć rękę. Mhm. Siostro, pani przyniesie kaftan i tabletkę. Zaraz załatwimy pana. Mhm. Idziesz do lekarza. Tak. Panie doktorze, pan mi obetnie siura. Jestem kobietą. Ależ naturalnie, siostro, proszę wybrać gabinet i dofinansowanie z Unii, bo pan jest kobietą. No właśnie. Stary, to jest nieprawda. I to jest chorobą psychiczną, bo to jest choroba psychiczna, bo okej, okay, mając świadomość kobiety, jesteś w ciele faceta. Czyli to nie jest normalne. No nie. No nie, ale zdarzają się takie przypadki, prawda? No zdarzają się takie przypadki i ja to odbieram jako choroba psychiczna. No niestety, tak samo chorobą psychiczną jest to, że na przykład ludzie sobie obcinają palce czy ręce, bo czują, że to jest obce ciało. A homoseksualizm? Homoseksualizm dla mnie jest też jakąś dewiacją, bo żyjemy w świecie, którym rządzi jedna nauka, biologia. Biologia. Jak jest poukładane? Mężczyzna, kobieta, samiec, samica. Prawda? No, męskie hormony rzemskie łączą się, przez to powstaje nowe życie, tak? I dzięki temu ten świat już tyle lat istnieje. A gdy będzie facet, facet, kobieta, kobieta, umierają, koniec świata jest. No dobrze, ale tutaj homosie mają tutaj na to. Ale nie, odpowiedź. Poczekaj, że przerwę ci, wejdę w słowo, jedna z posłanek powiedziała, że ze związków homoseksualnych rodzi się więcej dzieci niż ze związków heteroseksualnych. Nie posłanka, tylko pani profesor Płatek, pozdrawiamy serdecznie. Posłuchaj, więcej dzieci. Jak ja to usłyszałem, ja jestem prostym, tępym chamem po technikum chemicznym. Stary, ja już naprawdę wtedy opadły mi ręce, głowa i mówię, nieprawda, nie? I ja jestem idiotą. Ja jestem tym tępym, potatuowanym chamem, nie? No i to powiedziała profesor, to jest jeszcze... Ja w takim razie, jak ona jest profesorem, to ja chyba jestem co najmniej, nie wiem, doktorem habilitowanym. No dobrze, ale oni mają na to radę, bo proponują, że na przykład są dzieci z domów dziecka, no to homosie mówią, no to my te dzieci weźmiemy. Tak, i teraz posłuchaj. Jeżeli takie dziecko z domu dziecka, byłoby wychowywane przez takich homosi, ale będzie wychowywane w normalnej narracji. Da się tak? Że to, co jest w domu, to jesteśmy my. To nie jesteś ty. Normalnie świat wygląda w ten sposób. Ale wiesz, że tak nie będzie. Tak, ale wiesz też, co jest złe. Dziecko bierze przykład z nas. No tak. Dziecko z nas bierze przykład. Ja mam swojego przyjaciela Kubusia, który jest synem mojej obecnej kobiety.
jeżeli ja coś zrobię, zabluźnię, bo często bluźnię, tak? Zachowam się agresywnie, ja mu mówię, Kubuś, to nie jesteś ty, to jestem ja. Nie bierz ze mnie przykładu, bo to jest złe. Będziesz dorosły, będziesz wiedział dlaczego, tak? Ale jak zrobię coś dobrze, to ja mu to tłumaczę. Zadzwonił ze szkoły, że miał tam z jakimś chłopakiem awanturę, tak. Strzelił go w pysk i dostał za to nagana. Ale ja mówię, Kubuś, dlaczego to zrobiłeś? Bo on bił dziewczynę. No, mężny facet. Kuba, bardzo dobrze. I nigdy nie pozwalę, żeby ktoś na twoich oczach bił słabsze osoby. Ale on za to dostał naganę, mimo że pani jego wychowawczyni zadzwoniła do Marty, do mojej narzeczonej, tak. Powiedziała, że była taka sytuacja. Ona oczywiście popiera postawę Kuby, ale to było źle odebrane przez ten. Ja mówię, Kuba, takimi rzeczami się nie przejmuj. To jest, tak się zachowuje facet, prawdziwy facet. I ja mu daję takie przykłady. Dobro, zło, ma to wiedzieć, tak? Bo on teraz jest w tym wieku najbardziej chłonnym, bo ma 12 lat. Tak. I jeżeli w takiej rodzinie właśnie będzie tak to nakierunkowane, to ja nie mówię, że to jest dobre, ale w sytuacji, gdy jest takie dziecko w domu dziecka zabrane z tej rodziny, się mówi normalnej, heteroseksualnej, gdzie było gwałcone, molestowane, była pijactwo i patologia. To jest patologia, to jest co innego. To tak, to ja wolę, żeby tylko, to dziecko... Tylko, że czy z patologii dać właśnie do homoseksualistów? O to pytam. Ale to właśnie mówię, tylko w zależności od tego, żeby ci ludzie homoseksualni nie starali się tego dziecka wychowywać na homoseksualistę. No to ja się z tym nie zgadzam, ja jestem całkowicie przeciw. Tylko w normalnym, tak, ale oczywiście, ale nie, ja mówię, to jest, ja mówię tylko w kategorii tego złego, że jeżeli to dziecko miałoby w tej patologii maksymalnej i tutaj miałby być wybór, ale tylko pod takim warunkiem, że na przykład będą unikać sytuacji dwuznacznych. A wiesz, że tak nie będzie. Oni właśnie, zawsze będą go indoktrynować. Właśnie o to chodzi, że tak nie będzie, bo są jakieś tam wyjątki, ale sam wiesz tak samo jak ja i to jest ciężkie, nie? No właśnie. Kochani, ja ci powiem prosty przykład. Jestem sportowcem z krwi i kości. Mam w domu własną salę gimnastyczną. Przyjeżdżają do mnie wspaniali zawodnicy, jak Michał Materla, jak Michał Andryszak, prawda? I Łukasz Jurkowski, wspaniali zawodnicy, z którymi ja trenuję. Mój Kubuś ich ogląda. Ja mam salę w domu. Wystarczy zejść z pierwszego piętra na salę i Kubuś będzie trenował. Ja go nie zmuszam do tego. Ja mu nie każę. Kuba ma pasję koniu, on jeździ konno. I ja to szanuję. I teraz właśnie chodzi o to, nie na siłę. Nie, normalnie. Jak będziesz chciał, okej, ja ci to wszystko wytłumaczę tamto. Ale właśnie tak jak mówisz, że tutaj nie, tutaj będzie tak, bo to jest właśnie to, co mówiliśmy. Te lepszeństwo, oni są ci lepsi. I jeszcze wracając do jednego tematu, bo te LGBT-owskie, te transparenty, te marsze, tak? I ktoś im powiedział, a bo my mamy wszystko, my możemy wszystko, o nic. Co? Posłuchaj, prowadzisz klub, przychodzi ci do ciebie właśnie taki cieplak, nie? I posłuchaj, i ty mówisz, ja nie chcę cię trenować. No nie, ze względu na to, że prowadzę sporty walki kontaktowe, mi się to nie podoba, a może ty ocierając się ze mną, miał ekscytację seksualną czy coś. I on cię pozywa. I on mnie pozywa. To ja mogę wszystko, czy on może kurwa wszystko? I w takim przypadku, drogi Różalu, mówisz, zarobiony jestem, wszystkie terminy do 2034. I teraz no macie, wtedy już się nie pozwie. No tak, albo się smaruje gównem i jest wysmarowany w gównie się potarzać. Jak mu nie będzie pasowało, to powiem, że mnie dyskryminuje, bo ja lubię fetysz taki. No to co? No nie wiem, nie wiem, mogę go pozwać, bo jemu nie pasuje mój fetysz. A wtedy on powie, że mu jakby, on ma takie fantazje seksualne, chce się nimi jakby dzielić z innymi. A ja mam takie. No, lisz moje sutki wysmarowane kałem. No to jest, wiesz, to jest takie właśnie bezsensowne gadanie. Nie? Kochani, przechodzimy do waszych pytań. Marcin Różalski, moim gościem, mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Bądźcie jeszcze z nami, o 18 będzie Wojtek Sumiński. Serdecznie was, kochani, zapraszam. No i cóż, pierwsze pytanie do Różala od Dominika. Co myślisz o partii Popka? To znaczy nie ma partii Popka, jest pomysł jakiś, tak. Jest jakiś pomysł. A co myślę? No nic nie myślę. Nawet szczerze to nie traktuję poważnie tego pomysłu. No i chyba tylko tyle w tym temacie. Lecimy dalej. Tu jest takie też pytanie. Nie ma cenzury, więc ci czytam różne pytania. Biały Kruk się pyta. Co pan sądzi o... To już było o Popku. A co pan sądzi o prawicy, o Korwinie, o Ruchu Narodowym, o tej całej koalicji prawicy? Czy ma szansę bycia opozycją do PiS-u? Ogólnie od polityki to raczej jestem daleki, prawda? Aczkolwiek ostatnimi czasy, gdzieś tak od 2 lat jestem może nie tyle nagabywany, co ludzie proponują mi, żeby w jakąś to wejść, tak? Nie jestem ani za prawicą, ani za lewicą. Ja stoję tak
po środku, jestem takim obserwatorem, ale prawda? Ty jednak jesteś ale bardziej schodzę na prawą stronę. Bardziej schodzę na prawą stronę. Musi być konkurencja, musi być mądra konkurencja, musi być mądra rywalizacja, taka, która spowoduje, że jedna i druga strona będą szły na ustępstwa, jedna i druga strona będą potrafiły schować te swoje ego do kieszeni, na czym tylko skorzystają mieszkańcy Polski, prawda? W moim wyimaginowanym rządzie byłbyś ministrem sportu, ale bez żadnych sutków wymazanych kałem. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, tak? Oczywiście. No. Lecimy dalej. Łukasz Imiołek. Czy wie pan, że to islam jako pierwszy siłą nawracał takie regiony jak Półwysep Iberyjski czy liczne plemiona afrykańskie? Bardzo dziękuję. Czyli tu kontra już jest tak do jest. Bardzo tego, co... Ale jeszcze wracając do islamu, wiesz, aha, w tym momencie zwrócił uwagę na jedną rzecz, że islam od wiary to troszeczkę dużo poszedł w bok, bo jest to bardziej system już polityczny. No właśnie mówię, doktryna polityczna, niż wiara, prawda? Bo, no bo nie ukrywajmy, wierzę w coś. Koran jest traktowany jak konstytucja, hadisy, Koran. No inaczej, muzułmanin ma jedno prawo, prawo szariatu. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy, co zrobić, jak się zachować, ty nie masz takich problemów, bo szariat ci wszystko mówi. I ty masz poznawać według wyłącznie szariatu. I teraz posłuchaj, jesteśmy, jak to się mówi, tylko ludźmi. Tak. Ludzie błądzą, nawracają się w tą czy inną stronę. I teraz dużo ludzi, na przykład będących przedstawicielami kościoła rzymskokatolickiego, odeszło od tego kościoła z różnych powodów, pedofilii, jakichś malwersacji takich, odeszli, tak? Żyją sobie w innym tym. Ale tutaj z kręgu islamu odejście oznacza śmierć. Czyli to jest wiara, to jest religia, to jest jakaś miłość? Nie, to jest terror. Mhm. No, widzimy to po całej Europie Zachodniej. Już nie wspomnę także o tych wątkach pedofilskich. Tak? Też to widzimy w Europie Zachodniej, za co też mnie krytykują, mimo tego, że to jest prawda. I to widzieliśmy i w Afganistanie, i widzimy to w Libanie. Nie, no jak nazwać, jeżeli 70-letni człowiek bierze za żonę 8-letnią dziewusię? Jak to nazwać? Wiesz, to jest kultura, gdzie tak było od zawsze. Mahomet. Ale to jest nienormalne. Dla mnie to jest nienormalne. No, to jest dziecko. To jest dziecko. Ona nawet jeszcze dzieciństwa dobrze nie zasmakowała. Mhm. Pytanie. Taki nikt nie płaci podatków. Czy dużo pan płaci podatków? Co pan myśli o polityce podatkowej i gospodarczej rządu? Popiera pan socjalizm? Płacę podatki takie, jakie muszę płacić. Czyli jeżeli pracuję, no to pracodawca wystawia mi PIT-y, ja PIT-y daję do księgowej, płacę podatki. Jeżeli nie muszę zapłacić podatku, no to nie płacę, tak? Dużo pieniędzy, można powiedzieć, przeznacza na wszelkiego rodzaju akcje charytatywne, na fundacje, na ratowanie zwierząt, na pomoc dzieciom. No to w ten sposób staram się w jakiś sposób działać, no bo tak mogę. Pytanie właśnie do tego, co powiedziałeś przed chwilą, Borys Kafarow. Dlaczego nie pomagasz bardziej dzieciom, a tylko zwierzętom? Borysie, tygrysie, jeżeli ja pomagam dzieciom, jeżeli ja pomagam przede wszystkim zwierzętom, w większej mierze, dzieciom też pomagam, to jeżeli jest ta luka na pomoc dzieciom, zacznij pomagać dzieciom. Zacznij pomagać dzieciom, ja pomagam zwierzętom, ty pomagasz dzieciom, zwróć uwagę, ile już jest w sumie wspólnej pomocy. To jest to, o czym my rozmawiamy cały czas z Marciną. Prawo, lewo. Jeżeli nie będziemy sobie przeszkadzać, nie będziemy na siebie psioczyć, będziemy szli w jednym kierunku, zbudujemy coś fajnego. Pomagaj dzieciom. Ja pomagam, oczywiście bardziej się skupiam na zwierzętach. Dlaczego? Bo po prostu, bo tak wybrałem. Życzę ci najlepszego, żebyś pomagał dzieciom i żebyś mógł pochwalić się tym, że pomogłeś domu dziecka, kupiłeś kapcie dzieciakom czekolady. Tylko zrób to po tym programie i odezwij się, że to zrobiłeś. Serdecznie polecamy. Jeszcze dwa pytania, kochani. Mac Trider chyba. Czy dopuszcza pan myśl, że może się pan nawrócić na wiarę Boga, wiarę katolicką, Trójcę Świętą, czy odkłada pan wszystko na końcówkę swojego życia? Przede wszystkim nigdy się nie nawrócę, bo nie mam na co się nawrócić, bo byłem, można powiedzieć, wychowany w wierze katolickiej. Jestem tak jak każdy w większości ludzi ochrzczony, prawda? Przyjąłem sakramenty święte. Tak. Nawet co mi się zarzuca, że jestem takim szatanistą, a wziąłem ślub kościelny. Ja ten ślub, mówię, dla mnie instytucja kościoła to jest tak jak urząd skarbowy. To jest taka instytucja dla mnie. Ja sam poszedłem, bo dla mojej kobiety na tamtą porę, mojej byłej żony, było ważne. Biała suknia, cała ta oprawa. Czyli zrobiłeś to dla niej. Tradycja, po prostu zwykła tradycja. Okay. Tak? Okay. My w Wigilię
przepraszam, Bożego Narodzenia, też się spotykamy przy wspólnym stole, z rodziną porozmawiać, spotkać się, ale nie ma to żadnego wyznacznika świątecznego, prawda? Po prostu. Tak jest utarta taka tradycja. Na koniec na pewno też się nie nawrócę, bo końców ja już miałem przed sobą bardzo dużo i u mnie nie ma czegoś takiego jak trwoga to do Boga, jak to się mówi. Po prostu. Ja za bardzo już to wszystko poznałem od tak zwanej dupy strony i no niestety. Dla mnie coś takiego jest, to jest dla mnie wymysł, tak jak każdy inny, żeby trzymać ludzi w ryzach. No przyjmijmy ostatnie już, kochani, pytanie. Risen, jaką miałby Pan życiową radę dla młodych ludzi? Najważniejsze, żyjcie w zgodzie sami z sobą. Pomagajcie tam, gdzie możecie pomóc i tam, gdzie Waszej pomocy potrzebują. Nigdy nie żyjcie w ten sposób, żeby Waszym życiem uszczęśliwiać innych. Żyjcie tak, żeby to Wy, żebyście byli szczęśliwi. Nie krzywdźcie nigdy tych, którzy na krzywdę nie zasługują, a tych, którzy zasługują, po prostu dawajcie im rozmowy wychowawcze. Oczywiście nie odbierajcie tego sobie tak, jak teraz każdy chce, tylko tak, jak to jest, jak rozmawialiśmy z psem, czy z jakimiś innymi rzeczami. Nie bójcie się sięgać marzeń, oczywiście nie po trupach, bo pamiętajcie, że kij ma dwa końce. Zrobisz coś złego, to zło do Ciebie trafi z powrotem. Po prostu. Pamiętajcie, że jak to jest dużo takich mądrych powiedzeń, niemożliwe nie istnieje. Sztuką jest nie powiedzieć, że nie dam rady, tylko sztuką jest powiedzieć, że dam radę i sięgnąć granic swoich możliwości, umiejętności. I w ten sposób. Lepiej żyć krótko, intensywnie jak tygrys, niż całe życie jak muł i być klepanym po plecach. Tak jak jest powiedzenie, umrzyj stojąc, a nie żyj na kolanach. Po prostu. Używajcie mózgów, rozgraniczajcie, co jest dobre, a co złe. Taka moja rada. Powiedział Marcin Różalski. Dziękujemy serdecznie. Moim gościem, wielki zaszczyt, kochani, po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie po raz ostatni, Marcin Różalski, sportowiec, zawodnik MMA, no mistrz także w tej dziedzinie. Serdecznie, kochani, dziękujemy. Wspierajcie w Realu24, to zaraz wyjdzie numer konta. To Wy, kochani, jesteście naszymi szefami, to Wy tworzycie tą niezależną, propolską telewizję. Ciekawe, czy w ogóle coś mainstream się zająknie, że byłeś u pierwszego faszysty trzeciej RP. Ciekawe, bo mamy bardzo podobne poglądy. My jesteśmy ludźmi inteligentnymi z otwartymi umysłami. Cholera. Marcin Różalski, zaraz Wojciech Sumliński. Serdecznie Was, kochani, zapraszam. Jeszcze wystąpiła oczywiście Halina, która teraz śpi. Pa, Halina. Trzymajcie się ciepło. Ja się teraz, kochani, żegnam. Widzimy się jutro. Zaraz Wojciech Sumliński. Do zobaczenia. Trzymajcie się.